Kapusin wysłał dla ciebie list. Kapusin dla mnie? Wprowadzili się do nowego domku i nas zapraszają. Kita Pusin założył rodzinę i ma domek. No to na co jeszcze czekamy? W drogę. Kitek, poczekaj, poczekaj. Przypomnij mi, proszę, gdzie my tak biegniemy? Bo ja już zapomniałam. Kwiatuszek, o ja, ale ładne. Kitek, mieliśmy być na wakacjach. Gdzie ty, poczekaj, gdzie ty mnie prowadzisz? Chwilę, czekaj, na mapie. O, jest, znalazłem. Zobacz, zobacz, co? Tutaj, co? Tutaj. Na samym końcu. Kwiatuszki, tak? I niebieskie nawet są. Pinka, wezmę tu jest... na pamiątkę, co? Co ty robisz? No do domu Kapusina znajdziemy. Masz mapę, jak nie wiesz gdzie. Domu nie, w sumie nie, ty nie. Zobacz, no widzisz tu? Widzisz tą mapę? Patrz. I tutaj gdzieś Pusin powiedział, że tutaj mieszka gdzieś. I to chyba w tym domku będzie. Też mi się wydaje, że to jest ta chatka urocza. Czekaj, czekaj, czyli on założył już swój domek? No to powiem ci, że się ustatkował. Z jednej strony mi jest smutno, a z drugiej strony no się cieszę trochę, no że znalazł. Ale poczekaj, Kitek. No. My idziemy tam z pustymi rękami. Masz jakiś prezent? Nie, ja wziąłem miód, wziąłem miód. Czekaj, czekaj, a ja mam tulipana, tulipana z naszego środka. Mam. I nawet doniczkę. Ale to dam mu osobno. No to super, ja mam ciasto i miód. Super. I wiesz, że później lubi jeść, a ty mu kwiatka przynosisz. No to ja daję jego dziewczynie, bo przecież ona dziewczynie. A, dobra. A jak go zje? No to przynajmniej, żeby był smaczny chociaż. Halo, dzień dobry. Halo. Halo. Urocza ta chatka. Otwarte. Mega. Otwarte. Co, kluczy mały ten domek. Ej, oni tu w trójkę mieszkają? O nie, tak na biednie trochę. Słuchaj, zostawię tu kwiatka, a możemy poczekać, bo oni może są na spacerze czy coś. O, doniczkę o, jeszcze. O, matko. Jem. Tu im dobudujemy taką bułeczkę. Kofinka, zobacz. Kwiatuszka. Co? Kofinka, zobacz, jaką ktoś tu willę sobie kupił. Ja co? Cię kręcę, zobacz. I to obok Pusinów się postawili? Ja nie mogę. Ale na bogato. Ej, to trochę nowoczesne. Ej, chciałabym zwiedzić taką willę kiedyś, wiesz? Wiesz, że jesteśmy w tym fajnym dla ośrodku wakacyjnym. Ja bym chciał kupić. Kupić bym taką chciał. A nie bałbyś się, że spadnie z tego klifu? Nie, no ale klasa Kitek sama w sobie. Zobacz, byś lunatykował, jeszcze byś stąd spadł. I tyle by było z tego. Ważne, ważne, że tutaj Pusinki sobie razem miło mieszkają, ale musimy im troszeczkę chyba pieniędzy pożyczyć, żeby sobie zbudować. Tak, wydaje. Wypadałoby po prostu, bo tu jest strasznie tak mało przytulnie. Ale patrz, postawiłam im taką półeczkę z kwiatuszkiem i będzie super. Zobacz, kto idzie. Cianko, Pusin. Dzień dobry, dzień dobry. Hejka. Pusinica. Dzień dobry, hejka. Tak się nazywa, Pusinica. Pusin myślałem, że pani Pusin. I Pusinica. Czemu nie pani Pusin? Spotkaliśmy tutaj wasz ten domek, tak na mapie zaznaczyłeś. Tutaj ciasto dla was. A no i oczywiście miodę, krążcze. Kwiatuszek właśnie stoi już u was w domku. I czemu to się nazywa Pusinica, nie pani Pusin, Kitek? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak gościnie to brzmi. Pusinica, jak jakaś wszawica. Mufinka. Przepraszam. I wybiłaś mnie z roli. Dobra, no to co, Pusin, czy możesz nas oprowadzić po tym swoim domku? Co prawda, no jest malutki, ale no przytulny jest. Moim zdaniem mi się podoba, tak? O, Pusin pokiwa głową, że idziemy. Szkoda, że Pusiny nie potrafią mówić. Ale Kitek, czemu oni nas do lasu prowadzą, do tego parku? Nie wiem, może jakiś ten, Pusin. Tajne wejście? Halo. Tam, pod ziemią? Halo. Tam macie dom, idziemy. Przypominam. Pusin, tam masz domek. Czemu oni nas prowadzą do sąsiada? Nie? Może chcą nam pokazać domek sąsiada. Pusin. Poczekajcie na mnie. Jak ty tu ma... No, dobra. Co tu jest? Ktoś po prostu no, nie powiem ci, że w ogóle już właśnie z nim siedzi, to nie dbają o to. Kwiatuszki, jej. Kufinka, już przestań. No mam kwiatuszki. Jej. Ale po co nas tam... O, tu się dasz wejść szybko. Po co nas tu prowadzicie? Pomóż. Bokiem się lepiej wchodzić niż środkiem. Pusin, ja cię kręcę. Tą pupę, bo nic nie widzę. Weź się pospiesz. No, o, dziękuję. No, okej, okay, ale no jesteśmy tutaj. No i ten wasz domek tam? No super, to jest super. Wasz domek, tak? Słuchaj, Kitek, jeśli oni chcą nas przywitać z tymi sąsiadami, to ja z chęcią ich poznam. Zobaczę, co muszą być bogaci. Czekaj, Pusin, czy to jest wasz domek tamten tutaj, ten na dole? Nie. Poczekaj. Komu ja zostawiam mojego kwiatuszka? Mufinka, zostawiliśmy weszliśmy do obcego domu? Dobra, ale Pusin, Pusinów? Gdzie jest wasz domek, Pusin? Co? Chyba sobie żartujecie. Dobra, nie żartujcie sobie, dobra. A tak serio, matko. No, nie wytrzymam. Tu jest trzeci Pusin. Może to ochroniarz? O, ale ma okulary! Ej. Dzień dobry, panie ochroniarzu. Dobra, poczekajcie. Czy to jest wasza willa? Ale skąd wy mieliście... Pusiniotko, z ostatniego. Pusinek. No, dobra, ja nie rozumiem czegoś. Dobra, słuchaj, Pusin, szczerze, czy to jest wasza willa? Skąd mieliście na to pieniądze? Kurcie. Pusin, skąd wziąłeś kasę? Ucieka, nie chce się przyznać.
Pushy? Może sprzedał milion pluszaków giga pushinowych. O nie, a właśnie tak się zastanawiałem. Gdzie są nasze obroty z naszej fabryki? Aż ty! A my specjalnie zrobiliśmy fabrykę pushinów na ostatnim odcinku. A masz ty! Ze 100 kredki. Dobra, pushin niech będzie, ale potem willę kupuj i ja stawiam się obok. Czekaj, kitek. No. Niech nas chociaż oprowadzą, skoro tu już jesteśmy. Dobra, ja wam zagram piosenkę. 3, 2, 1 i... Matko, Kitek, weź proszę cię, przestań. Widzisz, nie. Chodźcie, oprowadźcie nas po swojej willi. Pokaż jak mieszkacie, może macie jakieś ciasto, bo mi wszystko zjedliście ostatnio z All Inclusive. Wyjedliście cały hotel. Wow, Pushin, czy ty odwzorowałeś jacuzzi właśnie stamtąd? Naprawdę? No ja nie wyczyniem. Nie dość, Pushin, że tamto mi zachlapał, to też jeszcze tutaj ma swoje, no nie no. Nie go mogę... Mogę go wziąć do domu? Nie, Kitek, ugięło cię. O, Pushinku, uważaj. Ja widziałem, jak te Pushiny O matko! O matulo! Wow. Uważajcie, spokojnie! Chodźmy! Wow. Co to jest? Wow, różowe skrzynki mają! Ja, ale my też mieliśmy różowe! No, ale... Tutaj mają obroty ze sklepu na tym komputerze, widzisz? O ty, zobacz! Tablet zobacz. Graficzny! Co? Wiesz, ile on kosztuje? Dużo! Też chcę taki! To jest Pushin, nasza firma, nie tylko twoja, tak? To, że udzieliłeś wyglądu, ale to nie znaczy, że bierzesz całe pieniądze! Jaki złotki! Dobra, chodźmy dalej! Co tu jest jeszcze? Wow, tu jest jakaś ściana! Ej, niezła willa, Pushin! Mogę tu zamieszkać? Kitek, to jest moja koszulka muffinkowa. Co tu robi moja? To stąd mają pieniądze! Okradli naszą fabrykę! O czym ty mówisz? Również z moją muffinkowa. O czym ty mówisz? Przecież to jest normalnie merch. Kupili merch z naszego sklepu. O czym ty mówisz? Dobrze, przepraszam. To żart. No, muffinka, uważaj na słowa, bo się pani Pushinica obrazi. Wow, ale macie salo. Ej, patrz! Kung Fu Panda leci! Jako plazma! Panda! Nie. Widzicie, panda. Dobra, już schodzę wam, mały przyszedł mi na kolana, ale słodko. No, mnie zgniotły pupcią. No, ale willę macie piękną. Dobra, słuchajcie, ja chciałem się tak szczerze, Pushin, chodź na słówko. Co Pushin. Wy tam obgadujecie? Nie, my nic no nie obgadujemy. Ja mogę z wami zamieszkać? Chodź tu. Mogę? Nie. Tak, co jest muffinka? Kitek, my mamy muffinkowe i kitkowo do zabiegowania Tak, ale zobacz, jaką on ma basen. Zawsze chciałem taki piękny basen, no. Ty zobacz, co tu się dzieje, bo ja nawet nie ogarniam. To chyba kuchnia. To jest tak, kuchnia? To jest kuchnia. A nie mają ciasta. Nie wierzę. Ale jaka słaba. Ej, nie ma w ogóle tutaj nic jedzenia. No bo Kitek przecież wszystko zjedli. Dlatego wzięli później do hotelu, żeby nas objeść. Czekaj, może mają jakieś tajne przejście. Chodź, sprawdzimy. Pushin, proszę nas oprowadzać. Gdzie ty jest muffinka? Muffinka, to jest za duże. Zgubiłaś się, chodź tu. Przepraszam. Oni mają drugi salon? Nie, no dwa salony mają, Jeden dla nas, dla gości. O, ej, klepnął sobie. Ej, on cię kręci. Jak klepnął? Ty miejsce na trzy osoby. A to pani Pushin jest, znaczy nieważne. Bardzo elegancko pani wygląda. Bardzo pięknie. Chodź, muffinka dalej, chodź. Nieważne. Wow, pole golfowe normalnie. Może nie do końca, ale ładnie. Food. Nie, no Pushin, no. Nie macie tu lęku wysokości, jakbyście tak latykowali na przykład? Ale nie... No właśnie, o tym mówiłam. Nie, wolej, bo cię pupcią zginiecie. Nie. O, Kitek! Żyjesz? O mateczko! Nie przecież to cię mogło zgłąć! Blisko była. Ja nie mogę. Oła, muffinka, chyba... Ojej, chyba mi coś zgniotły. Chyba w całe ciało. Bolało. No tak mi wiem. Nieładnie. Bambusy! Za karę. Pamiętasz, Kitek, nasz las bambusowy w Japonii? Przepraszam. Muffinka, ratuj mnie. Kitek. Nie. Chodź, uciekamy stąd. Uciekamy na skróty przez... No nie. Czekaj, zagram ci ulubioną piosenkę. Muffinka, czy one nas wyrzuciły z posesji? Chyba tak.